stylu motylkowym optymalna synchronizacja pracy rąk, nóg i tułowia pozwala na uzyskanie zarówno większej prędkości, jak i ekonomii pływania. Odpowiednia synchronizacja ma decydujący wpływ na płynność i harmonię tego stylu. Film przedstawia ćwiczenia, które w skuteczny sposób kształtują prawidłową synchronizację ruchu rąk, nóg i tułowia w delfinie. Pierwszym, podstawowym ćwiczeniem jest ruch delfinowy tułowia. Ćwiczenie należy wykonywać możliwie blisko powierzchni wody, dbając, aby głowa i barki nie schodziły zbyt nisko pod wodę. Punktem odniesienia dla zawodnika w późniejszych ćwiczeniach będzie moment, kiedy biodra i pośladki wynurzają się z wody. Również w tym samym momencie nogi zakończają kopnięcie, kierując wodę w tył, a klatka piersiowa delikatnie naciska w stronę dna. Drugim, podstawowym ćwiczeniem jest ruch rąk po powierzchni wody, symulujący drugą część nadwodnej pracy rąk w pełnym stylu. Ruch powinien zakończyć się na wysokości barków, z rozluźnioną dłonią przekręconą tak, aby małym palcem skierowana była ku górze. Istotą prawidłowej synchronizacji jest rozpoczęcie i zakończenie w tym samym czasie obydwu ćwiczeń podstawowych. Zakończenie ruchu rąk musi zostać zsynchronizowane z zakończeniem ruchu delfinowego, czyli z wyjściem bioder nad powierzchnię wody i pełnym wyprostem kolana. Kiedy ćwiczenie jest już opanowane, można zamiast deski między nogami dodać dla stabilizacji pracę nóg do kraula. Kolejnym etapem jest dodanie podwodnego, napędowego ruchu rąk i drugiego kopnięcia delfinowego. Jeżeli synchronizacja wykonana jest prawidłowo, ręce po zakończeniu ruchu nadwodnego od razu mogą rozpocząć chwyt wody. Dzięki temu pociągnięcie i odepchnięcie jest efektywniejsze, a zawodnik w naturalny sposób może dodać drugie kopnięcie delfinowe.